Czym różni się koło od okręgu? No koło to jest na przykład, od, nie wiem, od zamknięte, a okrąg to może być otwarty, nie? Że jest półotwarty okrąg czy coś. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki. Zapraszam Was na specjalny odcinek Motora to Bzdura z okazji piątku 13. W tym oto pudełku mam czarne, pechowe pytania oraz białe, szczęśliwe pytania. A partnerem odcinka jest Lotto, gdzie w grze Eurojackpot możecie Wy sprawdzić swoje szczęście. Ale więcej o tym na końcu odcinka. Zaczynamy! Powiedz mi, czy w ogóle wierzysz w jakieś przesądy? Nie za bardzo. A piątek 13 będzie już niedługo. O, to fajnie. Fajnie? Szczęśliwy dla Ciebie? No tak, będę na urlopie, to szczęśliwy. A, no to super, no to super. Dobrze, uwaga, pierwsze pytanko, losujemy. Kim był Juri Gagarin? Ojeju, super. Juri Gagarin był radzieckim astronautą i był, wydaje mi się, pierwszym człowiekiem w kosmosie. Tak, w przestrzeni kosmicznej. Tak. Był malarzem może? Juri Gagarin, to co on malował? Bo mi się coś kojarzy, ta postać już. A on coś wysadził chyba. Na Marsa poleciał? Może? 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 Może tak? No nie, nikt jeszcze nie był na Marsie z ludzi. Do jakiego państwa należy Luksemburg? No, do Luksemburga. Tak jest. Rewelacja. Obstawiam Belgia. Nie. Nie? Nie. Luksemburg. Masz teraz szansę wiedzieć więcej niż ona. Bruksela. Nie, Bruksela to jest miasto w Belgii. Belgii. Także też nie. Chyba do Niemiec, Luksemburg. Holandia? Czego? Nie, nie, nie. Holandii nie. Ty, zapomniałem, patrz. Boże, taki ze mnie podróżnik, kurde. Ja daję Francję. No nie. Także śmiesznie było. Niemcy? Nie, nie, nie. Nie, Belgia. Belgia? Belgia? Blisko też. Dawaj, zgaduj, bo ty miałeś rozszerzoną geografię na maturze, nie ja. No i nie wiesz, gdzie jest Luksemburg? No proszę. No proszę. Kto jest autorem Lalki? Jest Bolesław Prus. Bardzo dobrze, język polski, elegancko. A jak? Ale nawet nie wiem, o co chodzi, jaką lalkę. A o jaką lalkę może chodzić, jak sądzisz? Jakie lalki mogą być na maturze? Idziesz do liceum albo do technikum, zdajesz maturę i mówią ci, jest lalka na egzaminie. Co to może być? Lalka? Że, nie wiem, że łatwo coś? Że łatwo, że taka laleczka, tak? No, no coś takiego może. Sienkiewicz, tak? Nie. 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 Prus? Nie. Nie, na pewno. Nie. Na pewno nie Bolesław Prus? Ja sądzę, że nie. A to może był Bolesław i nie. Prus. No. Przeliteruj czwartek po angielsku. T-H-U-R-S-D. A-Y. Elegancko. T-H-U-R-D-S-D-A-Y. Potwierdzasz? Potwierdzę, ja mówię, że on pisze teksty po angielsku, także potwierdzę. Co, jakie teksty piszesz? Hip-hop, rap, trap, także... Po angielsku, tak? No, dokładnie. Zarąbisz. Także mam też obecność z tym językiem na co dzień. First day? Tak jest. I polskimi literami. T-H-I-L-D-S-D. D, A, Y. Proszę. Ty, H, U, R, S, T, D, A, Y. A powiedz, jak jest czwartek po angielsku? No, first day. Tak, no to dobra. Możesz po polsku przyliterować. F, R. Przez Jezu, F, nie. Dziewczyny. Ty, H. Tak, dobrze, ty, H. Tak. Ty, H. Ty, H, R, U, Z, D, E. Y? Y. Dlaczego obchody rozpoczęcia II wojny światowej są miesiąc po obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego? No bo powstanie wydarzyło się w innym roku. Później, w jakim? W 1944 chyba. A początek II wojny światowej? 1939. No i bardzo dobrze, elegancko. Jego, nie wiem, czemu to tak jest miesiąc po... Bo może wtedy tak jakby nie było chyba Polski, nie? Powstanie Warszawskie, kiedy ono się odbyło jakby? Czy to coś kojarzysz? Nie kojarzę. Nie kojarzysz? Ja Powstania Śląskich tylko tak kojarzę, nie? To kiedy było Powstanie Śląskie? Nie wiem. Znaczy to jest ta sama data, tak? Więc mi się... Nie, czekaj. Czekaj, bo... Poczekaj, daj koledze. Czekaj, to jest ta sama data, tak? No. Czyli tu jest błąd, to jest wkrętka i co? I mamy 1 września... To jest wkrętka. Tak, no to co tu jest nie tak? No... Rozmij sobie... Znaczy to już wiem. Kurde, nie wiem o co tu chodzi, nie? Dobra, wiesz? Wcześniej, tak, czekaj, wcześniej tak obchodzimy? Tak, wcześniej obchodzimy o miesiąc. To jest no to powinno właśnie, no właśnie to jest nielogiczne z tego względu, to że to tak jest miesiąc wcześniej. No tak. Ja to nie wiem. Żeby ludzie odpoczęli od świąt? Czy przesunęli datę historyczną, tak? Zmienili? No nie, no nie. O kurde, nie mam pojęcia. Żeby nie było wszystko naraz? No jasne. No nie, no nie. O, co to jest proton? No to jest nukleon. Czyli składnik jądra, który ma ładunek dodatni. Tak jest. Ciężko z Co to jest proton?
Co to jest proton? Pierwiastek. Pierwiastek, wynaleziony przez Marię Skłodowską-Curie. Kim są aborygeni? Aborygeni są rdzennymi mieszkańcami Australii, ale wiem, że teraz preferują po angielsku inną nazwę. Że nie aborigens, tylko jakoś, niestety nie pamiętam, mam koleżankę w Australii, opowiadała mi o tym. A, to pozdrawiam ciekawe. Ją serdecznie. Strasznie. Pozdrawiamy Italia. Australię. Mieszkańcy. Tak. Afryki? Nie. Myślę, że... Nie. Tam gdzie ciepło. Tak, ale nie słuchaj jej. Ja ci dobrze podpowiem. Azja. Nie. Afryka. Nie. Ameryka. Nie. Czy to są Indianie? Są rdzenni mieszkańcy Ameryki. Ameryki? Nie. Ale Indianie. Indianie, no. Okej. Okay. Nie Europy. Azji. Nie. Afryki. Nie. Jak to nie? Dobra, czy są jakieś przesądy, w które wierzysz? No, również nie. Również nie. Piątek 13. Pechowy, szczęśliwy, czy nie ma znaczenia? Normalny? Normalny. Bardzo, to mi się podoba. Fajne nastawienie. Absolutnie wierzę w przesądy. We wszystkie. No to wszystkie. Podaj swoje sól. Top 3. Top 3? No dobra, w czarnego kota nie wierzę, bo wierzę, że przynosi szczęście, żebym miała spokój w głowie. To jest mój top przesąd. I to, że karma wraca, też strasznie wierzę. Tak, dla kotów czy dla psów? Którą z tych książek napisał Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis czy Potop? Więc on napisał je obydwie. Bardzo dobrze. A za Quo Vadis dostał Nagrodę Nobla. Tak jest. Uj, ciekawostki, to mi się podoba. O, to mi się podoba, rewelacja. Czy Quo Vadis to nie jest w ogóle jakiś autor? Nie, mi się tak... Nie, to nie jest jak Galanonim, to nie jest Quo Vadis, autor. Henryk Sienkiewicz napisał Quo Vadis. Quo Vadis. Przecież Potop. Nie, ja to się na co stawiasz? Na Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Quo Vadis. I to jest dobra odpowiedź, i to i to. Tak. No i bardzo dobrze. Na jakim kontynencie znajduje się Tunezja? Tunezja jest krajem, dobrze mówię, Magrebu, więc jest w Afryce. Tak jest, bardzo dobrze, super. Na jakim kontynencie znajduje się Tunezja? Oczywiście to jest Azja. Nie. No jak to? To jest Azja chyba. No nie, inny kontynent na A. Ameryka? Nie. Dawaj dalej. Ameryka, Azja, Europa. No Tunezję mamy... powiedzmy obok Turcji, w pobliżu, no i to będzie chyba Azja. Jak długo trwa dekada? Jak długo trwa milenium? Milenium to jest 1000 lat, a dekada 10? Tak jest, bardzo dobrze. Milenium. Niestety, milenium. To jest 50? Dekada to jest chyba 15 lat. A milenium? No. Milenium, nie wiem, jest 50? Dekada to jest 25 albo 20 lat. Coś... A milenium? A milenium, no to... kojarzy mi się z bankiem, a bank mi się kojarzy ze 100 złotymi, no to jest to chyba. 100 złotych. Jak sądzisz? Dla mnie milenium jest jakby 1000, a dekada to co 100? Dekada to jest 50, a milenium? Milenium to pewnie... 100. Nie, milenium to 1000. Serio? A mi tak śmierdziało 1000, wiecie? A dekada to ile? Dekada to 100 pewnie. Nie. 50? Nie. No jak to? Jedną. Na pewno nie 10. No 10. Co? Dekada, bo deko i masz 10. No właśnie, w rachunkowości nie liczyłaś deko i kilogramów? Ja obliczam tylko wat. Tak, wat. Rozliczam to kalkulator się. Robi, plus 23%. To mi to program robi. Ale... wow, niesamowite. No. Czym się różni koło od okręgu? Ojej, to z matematyki, ale uwaga, wiesz? Znam odpowiedź. Tak? Dobra, dawaj. Koło jest to jakby figura pełna, cała pełnia jest jakby, że mamy tą właśnie figurę i to całe pełna w środek, cały to jest koło. A okrąg to jest jakby obwódka tego naszego koła, czyli... Bardzo dobrze, jednak z tej maty sobie radzisz, tak. Super. No koło to jest na przykład, nie wiem, zamknięte, a okrąg to może być otwarty, nie? Że jest półotwarty okrąg czy coś. No, że koło jest jakby takim kółkiem, no tak jak zaprezentować mogę na kamerze kółkiem, a koło jest takie kuliste bardziej, więc... Czyli jest 3D, figura, tak, piłka nożna, tak? Tak, tak, tak. Ilu Polaków zasiadło na tronie Piotrowym? Chodzi o, o Watykan, więc jeden Polak, jest to Karol Wojtyła. Ilu Polaków? No to na pewno było więcej niż dwóch. Ilu było? Ile strzelasz? Ja obstawiam czterech nawet. No, ja obstawiam. Dobra, było dwóch i koniec. Dwóch. To jacy to byli? No Jan Paweł II jeszcze był. Oraz? Oraz... Nie pamiętasz drugiego papieża polskiego? On miał na F, coś było z F, litera taka była, czekaj.
Wiesz? Nie. Co to jest? Czemu się dlatego śmiesz? Okej, okay, dobra. On jest tylko jeden. Kim była Maria Konopnicka? Więc Maria Konopnicka była autorką wielu polskich, no po prostu bajek, książek, nowel dla dzieci. Była jedną z, no dosyć bardzo znaną taką pisarką i z ciekawostka jest też taka na jej temat, że była osobą LGBT i żyła w związku z no panią. Co jest chemii? To ona wynalazła jakiś pierwiastek. Nie, nie pierwiastek. No nie wiem, Paula, razem pomyślmy. Dostała Oscara. O. Za co? Ale żartowała. Trafiłam. Nie, nie, w ogóle nie te lata. Nie, nie. W jakiej lekturze pojawia się taka postać jak Fiodor Dostojewski? Fiodor Dostojewski jest jakby autorem. Bardzo dobrze. A nie jest jakby... A czego? Na przykład jest Zbrodni Kary autorem. Bardzo dobrze. Kojarzy mi się to z Żeromskim. Aha. Ludzie bezdomni. Ludzie bezdomni. Nie wiem, czy to chyba nie, z Hobbitem chyba, ale to nie jest to. Z Hobbitem? No, bo tam też jest, nie, tam jest Frodo chyba. Lalka. Nie wiem, coś z Adamem Mickiewiczem mi się kojarzy, ale nie. Jak to było? Nie czytam książek. Czyli jest to postać z Lalki, tak? Tak. Potwierdzacie? Niech jej będzie. Gdy jesteś w Mińsku, to w jakim kraju się znajdujesz? Mińsk jest Białorusi. Tak jest, bardzo dobrze. I jest to co? Jest to stolica Białorusi. Stolica, bardzo dobrze, rewelacja. Gdy jesteś w Mińsku, to w jakim kraju się znajdujesz? No w Rosji. Rosja, nie? Tak? No właśnie nie wiem, czy nie Słowacja albo Czechy. No nie. Praga? To jest... Znaczy nie stolica, tylko o Boże. Piątek 13 za ciebie pechowy czy szczęśliwy? Piątek 13 zawsze mam szczęście, więc jasne. O tyle dobrze. A no to super. To słuchaj, a możesz sobie zagrać w Eurojackpota właśnie w piątek 13? Jasna sprawa. Słuchaj, to chłopaki, zagrajcie teraz. I jak tam? Jakie numerki wyszły? Szósteczka, dziewiąteczka, piętnastka, 34, 42. No, wygląda na szczęśliwe zobaczymy. Numerki, zobaczymy. Jak tam panowie, macie na jednej karteczce wszystko? Mogę zobaczyć? Mogę zobaczyć? Tak, proszę bardzo. Eurojackpot, dobra. Jakie są wasze szczęśliwe liczby? Masz jakieś swoje? Podajże, że to będzie 4 i 9, mój miesiąc urodzenia. Słuchaj, no to powodzenia w takim razie, życzę, mam nadzieję, że coś wygrasz. Słuchaj, proszę ci bardzo dobrze, jesteś bystrzakiem odcinka. Gratulacje. Gratulacje. Marzenia się spełniają, chciałam powiedzieć. Zawsze tak chciałam jest. Wystąpić w tym. Kamera jest twoja, kogo chcesz pozdrowić? Chciałam bardzo pozdrowić Karolinę, mojego męża Mikołaja i co? I wszystkich wspaniałych ludzi z Warszawy. Pozdrawiamy, hej. Zachęcam was, abyście odwrócili swój los i zagrali w piątek 13 w Eurojackpot. Losowanie w piątek wieczorem. Bądźcie jak król Salomon, mądrzy i bogaci. Do zobaczenia co wtorek o 16.